Witajcie moi drodzy na naszym środowym live. Nie zauważyłam, że już jest 12, ale mam nadzieję, że Wy zauważyliście. Dzisiaj będzie temat dotyczący SIBO. Ja poczekam, aż się zbierzemy, zobaczę, ile osób jest o 12. Dajcie znać, jeżeli są osoby, które oglądają później niż godzina 12 na żywo, to dajcie znać, że byliście, że oglądaliście, bo chcę zobaczyć, jaka jest nasza frekwencja tutaj. Bo się zastanawiam, czy kontynuować nasze live'y, czy jednak przerzucić się na YouTube. Dajcie znać też, bo może mi coś podpowiecie. Dzisiejszy nasz temat będzie dotyczył SIBO. To jest temat, który, jak już pewnie wiecie z relacji, ostatnimi czasy jest mi stosunkowo bliski, zwłaszcza, że sama w zasadzie, no muszę to wprost powiedzieć, że sama musiałam zdiagnozować siebie pod kątem SIBO, bo żaden specjalista, z którym kontaktowałam się w zakresie diety, do dnia dzisiejszego na to nie wpadł. A jeżeli ktoś z Was ma problemy z jelitami, to też dajcie znać, jeżeli to jest temat, który Was dotyczy i mieliście też trudności z jelitami, to też pewnie wiecie, jak długa droga była przed Wami, zanim zostaliście zdiagnozowani. Czy jest w ogóle osoba, która ma zdiagnozowane SIBO? Bo proszę Was o taką informację. Gosia pisze, że tak, że ona też wie, jaka to jest kręta droga. O ile SIBO najczęściej kojarzy się ludziom z dolegliwościami takimi biegunkowymi, to też musicie wiedzieć, że SIBO nie jest tylko biegunkowe, ale jest też zaparciowe. I wiecie, co spotyka większość osób, które mają problemy jelitowe? To jest, jak zajdzie się do lekarza, to jest jedna klasyczna diagnoza. Kto wie, jaka to jest diagnoza? Jak u nas diagnozuje się SIBO? Że co to najczęściej jest? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to jak są jakieś problemy z jelitami, skurcze, wzdęcia, gazy, biegunki, to najczęściej dowiecie się, że to jest IBS. A tak naprawdę 80% IBS-u to było niezdiagnozowane SIBO. I o tym mnóstwo ludzi nie wie. A SIBO jest stosunkowo młodą dziedziną, tak jak u nas klienci potrafią dostać informację, że nie ma czegoś takiego jak insulinooporność, tylko to jest wymysł otyłych kobiet w XXI wieku. Tak samo możecie się spotkać z takimi opiniami na temat SIBO. Ja osobiście, jak miałam problemy z jelitami, a że odżywiam się, uważam, że naprawdę całkiem przyzwoicie, to przez to, że odżywiałam się naprawdę całkiem nieźle, to ono mi aż tak mocno nie dokuczało, jak dokuczałoby osobie, która odżywia się kiepsko. I natomiast już w okresie ciąży i po ciąży, jak dostałam gigantyczny zaparć, naprawdę gigantyczny, to pierw, wiecie, człowiek dużo rzeczy sobie racjonalizuje. I ja tak samo jak moi klienci też, zanim jeszcze dojdę, to muszę krok po kroku zracjonalizować kilka rzeczy, no bo w ciąży to przecież są hormony, tak? No to w ciąży mogą być zaparcia. Po ciąży mogą być jeszcze dalej hormony. Później trzeba było sprawdzić, czy nie ma jakichś problemów z jelitami, typu hemoroidy. Do każdego lekarza, do którego zachodziłam, słyszałam, jak już wiedziałam, że ten problem jest stosunkowo poważny i zaczęłam korzystać z konsultacji lekarskich, to dostałam takie informacje, że muszę pić więcej wody. To wiedziałam, że muszę zainwestować prywatnie gdzieś w jakiegoś lekarza i zrobiłam sobie wszystkie prywatne badania i prywatnie zrobiłam kolonoskopię, prywatnie zrobiłam sobie gastroskopię, zapisałam się do lekarza z rekomendacji, do gastrologa z rekomendacji i on, oglądając moje wyniki, w których było wszystko dobrze, ja mu też powiedziałam, że dostaję często takie zlecenia, że muszę zjeść więcej błonnika albo muszę pić więcej wody, że jestem dietetykiem, że uważam, że to nie jest ten problem, to też dostałam informację, że może mogłabym rozważyć, czy nie pić więcej wody.
Więc już nie będę tutaj używać słów, jak im przyszły do głowy. Natomiast wiedziałam, że chyba, jak to czasami bywa, Polaku, lecz się sam, trzeba liczyć samemu, po prostu muszę liczyć na siebie. Więc poszłam w kierunku nietolerancji pokarmowych, to co zrobiłam z klientem. Wyeliminowałam produkty, które wyszły mi w nietolerancjach. Nie przynosiło mi to efektów. Poszłam w kierunku pasożytów, gdzie uważam, że to mogło być jednym z podłoży, bo to jest bardzo często jedno z podłoży do tego, żeby SIBO się rozwinęło, nieleczone lambie bądź nieleczony helikobakter. Prawdopodobnie podejrzewam, że miałam jakiś przerost kandidy w młodym wieku. Ta kandida mi wyszła, ja skorzystałam z metod niekonwencjonalnych, z biorezonansu, zanim ktoś tu mi zacznie pisać, że promuje szatańskie formy niekonwencjonalnej medycyny. Powiem, że akurat ta forma staje się stosunkowo już powszechna w Polsce. Ja też mam różne doświadczenia, powiem szczerze, z osobami, które wykonują biorezonansę i się dziwię, że czasami może być taka opinia, że jakieś dziwne osoby się tym zajmują. Akurat ja trafiłam w końcu do takiej osoby, która naprawdę jest w porządku i nawet miałam wrażenie, że współpraca z nią w jakimś, to był dopiero pierwszy krok, że jakieś niewielkie efekty rzeczywiście z tymi litami widziałam. Ale że to nie były takie efekty, jak oczekiwałam, to znowu szukałam wśród lekarzy, znowu trafiłam do jakiegoś faceta z rekomendacji do lekarza, jakiegoś super ekstra, więc pan mi zaproponował operację na odbycie, ale jak przeczytałam o konsekwencjach takich operacji, to stwierdziłam, że jestem za młoda i za piękna. Jeszcze na takie zabiegi, nawet miałam wrażenie, że mu się trochę podobam. Więc nie poszłam w tym kierunku, ale dopiero im dłużej prowadziłam pacjentów z SIBO, im więcej osób trafiało do mnie z SIBO, zaczęłam podejrzewać sama u siebie, że to może być SIBO. I rzeczywiście dopiero, że to nie były tak mocne u mnie objawy, to długo mi zajęło zweryfikowanie tego i zbadanie i rzeczywiście okazało się, że to jest SIBO. No i wtedy przeszłam na naturalne różne metody, z tego względu, że jest takie powiedzenie, żeby nie pryskać perfumami na brudne skarpety, czyli nie wchodzić w antybiotyki, tylko próbować naturalnie. Natomiast nie przynosiły mi naturalne metody, nie przynosiły mi też takiego efektu, jakiego chciałam. W końcu zdecydowałam się na przejście tej mocnej kuracji antybiotykami, więc wyjąłam sobie lito i rzeczywiście to jest pierwszy moment, kiedy czuję, że jakieś efekty tej pracy były. Czytam Wasze komentarze trochę. Aga Sadzak, Ty masz, wiem, że bardzo duże doświadczenie z lekarzami. Ja zresztą Twój efekt pokażę niedługo na Facebooku w ogóle. Agi, jeżeli chodzi o różne dolegliwości i diety, to możecie naprawdę posłuchać, bo to jest bardzo ciekawa historia i część z Was ma też duże doświadczenie w wchodzeniu do lekarzy. Ja ostatecznie, jeżeli chodzi o antybiotyk, w końcu, że nie mogą trafić w lekarza, więc zgłębiając, czytając różne prace, sama przedawkowałam sobie antybiotyki, sama przedawkowałam sobie leki, zadzwoniłam do rodzinnego i akurat, że mam bardzo fajną lekarkę rodzinną, więc tutaj bez problemów udało mi się z nią w tej kwestii porozumieć. Więc generalnie tak, więc ja mogę Wam powiedzieć z mojej strony, że u mnie naturalne metody nie przyniosły efektów, więc ja wprowadziłam leczenie i rzeczywiście to był kierunek, który mi pomógł. Jeżeli u Was zdiagnozowane jest SIBO, to chcę Wam też powiedzieć, że, bo też moi klienci czasami przechodzą leczenia na SIBO, nie jest to tani interes, bo jest to inwestycja z tym związana, natomiast w większości przypadków niestety SIBO nawraca, tylko w 1/3, przynajmniej tak jak trafiłam na takie statystyki, jak przygotowywałam się do materiału, to tylko dla 1/3 osób pomaga leczenie przy pierwszym razie. W większości osób będzie to nawracało, aczkolwiek też pamiętajcie, że biorąc pod uwagę takie statystyki, my do końca nie wiemy, jak grupa badanych, jak się odżywiała i jak później po zakończeniu badań też praktykowała swoją dietę, więc ciężko się tutaj też na tym oprzeć. Nie wiem, czy ktoś z Was jest, kto nie wie w ogóle, czym jest SIBO, a być może nie zdajecie sobie sprawy, że SIBO jest dla Was też zagrożeniem. Dlatego, że bardzo często SIBO jest dolegliwością, która rozwija się przez na przykład nieleczone kandydozy,
a prawie każdy ma kandidę rozrośniętą, więc to jest w ogóle dzieci, które przez duże ilości cukru w diecie, przez osoby, które piją alkohol, one mają ogromne tendencje do rozwoju SIBO. Więc u Was też jest szansa na to, że to SIBO, u Was jest szansa. To jest jakieś ryzyko pewne, że to SIBO może się rozwinąć. Natomiast jeżeli ktoś nie wie, co to jest przerost wszystkich bakterii złych i dobrych w tych miejscach, gdzie ich być nie powinno. Najczęściej jest to przerost jelita grubego, który przychodzi na jelito cienkie. No i to jest coś, co dużo osób nazywa właśnie IBS-em. Jak właśnie nie wiedzą, o co chodzi, to idą do lekarza, lekarz diagnozuje IBS i niestety z tej diagnozy nic nie wynika i nic im nie pomaga. I dalej są skurcze w jelitach, dalej są różne stolce, dalej są bóle brzucha. Natomiast jeżeli są zaparcia, to bardzo często w ogóle się nic nie podejrzewa. Dlatego, że zaparcia w pierwszej kolejności są kojarzone i oczywiście to rozumiem, że to jest kojarzone z tym, że ktoś może za mało błonnika je, że ktoś może za mało wody pije. I myślę, że to była jedna z przyczyn tego, dlaczego ono się rozwinęło, to SIBO. Ale w niektórych przypadkach, no niestety, albo w większości picie wody i zwiększenie błonnika w diecie nie pomoże. I teraz są charakterystyczne choroby, przy których SIBO ma dużo większą tendencję do rozwoju. Jeżeli to jest nerwica bądź depresja, to nie wiadomo, co było pierwsze. Bo tutaj, jak pewnie wiecie z moich wykładów, a jeżeli nie wiecie, to niedługo organizuję bezpłatny warsztat na temat jelit, więc jeżeli ktoś z Was nie był, to niech napisze w komentarzu warsztat, to wyślę mu link do zapisów, więc wyślę Wam zaproszenie wtedy do zapisu na bezpłatne warsztaty, więc będę o tym mówić, jak od jelit rozwijały się choroby o podłożu nerwicowym, łuszczyce, cukrzyce, trądziki różowate. I teraz ja znalazłam takie informacje, że SIBO, że podłożem do rozwoju SIBO jest trądzik różowaty. Powiem Wam szczerze, że się zastanawiam, czy nie jest odwrotnie. Czy to właśnie trądzik różowaty nie jest bardziej powiązany z tym, że to SIBO wcześniej było i były te zmiany w mikrobiomie. Tak samo znalazłam takie informacje, że przy Hashimoto rozwija się SIBO i też tutaj ciężko, tak powiem Wam, że moja myśl jest taka, co było pierwsze i tutaj ciężko zweryfikować, czy pierwsze była kura, czy jajko. Ale rzeczywiście tutaj, jeżeli jest cukrzyca, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że jest SIBO, a przed cukrzycą, jaka jest choroba przed cukrzycą, kto wie? Jest insulinooporność albo hiperinsulinemia, to są takie dolegliwości, które występują przed cukrzycami, więc tutaj również jest to ryzyko, że to SIBO może być. Jeżeli w stresie czujecie, że macie biegunki, macie zaparcia, ktoś na przykład ma jakiś wyjazd i nie może się wypróżnić, no to też jakiś jest duża szansa. No SIBO jest jedną z przyczyn SIBO, jest przewlekły stres. Więc jeżeli w ogóle są osoby, które biorą leki antydepresyjne bardzo długo, jeżeli są osoby, które żyły w stresie, jeżeli są osoby, które rozładowują stres słodyczami, alkoholem, no to no myślę, że tutaj te powiązania będą bardzo, bardzo mocno też występowały. A ja, wiecie, jak powiem Wam, jako ja u klientów mam dwie diagnozy na temat SIBO. Takie, po czym zaczęłam diagnozować, po czym ja u siebie zdiagnozowałam SIBO, o to Wam powiem. Kurczę, tylko teraz nie chcę Was w błąd wprowadzić, bo nie mogę sobie przypomnieć, jak ten składnik się nazywa. Ale kojarzycie takie bardzo smaczne masło orzechowe, które są takie masło orzechowe, takie ala dietetyczne z firmy All Nutrition i one są o smaku albo kokosa, czyli smakują jak Raffaello, albo smakują jak Ferrero Rocher. Być może część z Was to kojarzy. I one mają w sobie taki zamiennik cukru. I powiem Wam taką ciekawostkę na temat osób, które mają SIBO, że te osoby zdecydowanie lepiej reagują na cukier prosty niż na zamienniki cukru. I akurat on ma taki zamiennik cukru, on jest na literę M, tylko mi z głowy, może ktoś pamięta, mi z głowy słowo uciekło. Natomiast ja kupiłam sobie do pracy to masło i dostałam po prostu po nim takich gazów, takich wzdęć, że ja myślałam, że ja po prostu nie wytrzymałam w firmie. I moja koleżanka, Ania, z którą oglądacie live na naszej grupie zamkniętej, odchudzamy się na lata, powiedziała mi, że o, świetnie, Aga, dzięki.
Mojito. To chodziło dokładnie o Mojito. Agata napisała. I akurat to jest taki składnik, na który bardzo mocno reaguje SIBO. I po prostu, jeżeli ktoś ma SIBO i dostanie po tym mega, mega właśnie takich silnych gazów, to jest już podejrzenie, że to SIBO może być. Po drugie, bardzo mi się odbijało po tłustym jedzeniu, a że bardzo rzadkim tłuste jedzenie. I mielony jadą chyba, nie wiem, z 5 lat temu ostatni raz. To właśnie jak zjadłam coś tłustego, cały czas mi się odbekiwało. I w ogóle bykanie, takie właśnie odbekiwanie, przelewania w brzuchu, nagły ścisk jelit, gazy takie, które intensywnie występują, to są charakterystyczne objawy też przy SIBO. I tutaj właśnie zwróćcie uwagę na takie dwie rzeczy. Albo właśnie biegunki, albo takie dziwne odgłosy z jelit, albo właśnie takie ciągnące się zaparcie, że tylko te takie masy kołowe to są takie zbite kule, które, takie bubki, które wychodzą po prostu z jelit. Może to brzmi śmiesznie trochę, ale no wiecie, samo życie i tak rzeczywiście jest. Więc to, co ważne, żebyście na co zwrócili uwagę, jeżeli czuje się, że macie podejrzenie, że to SIBO może być, to no jedyną opcją, którą możecie, jak to możecie sprawdzić, to jest zrobienie testu wodorowego bądź testu metanowo-wodorowego. Nie w każdym mieście jest to robione, no ale jeżeli ewidentnie, czasami ja widzę też po kliencie, że ewidentnie no, ma objawy SIBO, to już po prostu proszę, żeby poszedł do gastrologa albo do lekarza i powiedział, że poprosił, żeby te leki na SIBO zostały wprowadzone, bo już jest to po prostu tak namacalnie widoczne. Ale ważne, żebyście wiedzieli, że nieleczone SIBO przynosi ogromne konsekwencje. Pierwsze to jest to, że no, konsekwencją psychiczną na pewno jest to, że jest ogromna trudność z utrzymaniem masy ciała. Jak ktoś pojedzie w weekend sobie zje więcej, albo wyjedzie sobie gdzieś na weekend ze znajomymi sobie poje więcej, to przyjedzie, zrobi kupę i on ma kilogram miał więcej, kilogram miał mniej. Jeżeli są osoby, które mają problem z jelitami, to ja namacalnie tego doświadczyłam, że zjesz trochę więcej, masz kilogram więcej i koniec. I po prostu musisz się odchudzać. A wyobraźcie sobie, że jest jedno wielkie ciągnące się zaparcie i nie możecie schudnąć. Dużo pracy to wymaga wysiłku, albo ten brzuch jest jak balon zdęty. Tak, no też jest to właśnie takie uczucie pełności, brzuch cały czas wzdęty jak balon wieczorami, że ktoś czuje, że tak jest mega ogromnie, że wypchany jest ten żołądek i nie wie, dlaczego są te wdęcia, to właśnie jest jeden z objawów bardzo intensywnie pracujących bakterii. Więc oczywiście zachęcam Was przede wszystkim do zmiany diety na początku i zweryfikowania, czy to pomoże. Mi pomagało. A i dlatego to mnie było trochę tak wprowadzało w błąd, bo na początku mi trochę, mimo wszystko, tej śliwki suszone i robienie koktajli z selerem naciowym i picie soku z selera i siemię lniane i gdzieś tam jakoś w jakimś zakresie tak zero-jedynkową dietę jak trzymałam, to mi to pomagało. Nie da się trzymać zero-jedynkowej diety cały czas. Ja klientów nigdy nie namawiam do trzymania diet zero-jedynkowych. Więc to jest trudność. Wszystko Gosia pisze, to wszystko ja mam. No niestety, słuchajcie, myślę, że to będzie wieczna ciąża, Ela napisała. Dokładnie, to jest wieczna ciąża. Ja myślę, że moich klientów pewnie nieraz też kusiło zapytać, czy jestem w ciąży. Nie wiem, czy Iza nas ogląda, ale śmieszną ostatnią historię opowiadała o tym, jak klientka zapytała o duży brzuch, więc stawię to jako mem niedługo, co się pośmiejemy. Więc generalnie wymienię Wam największe przyczyny, jeżeli chodzi o rozwój SIBO, to są cukrzyca Hashimoto, o których wspomniałam, przewlekły stres, jest to stosowanie leków na refluks i też weźcie to do serca sobie, bo dużo dorosłych osób ma z tym problem. Uważam, że leczenie refluksu w Polsce jest tragiczne, po prostu jest w ogóle niediagnozowana przyczyna, ludzie są, dostają takie, po prostu są leczeni. Zresztą dużo chorób jest tak leczonych. To tak jak leczenie cukrzycy przy braku zmiany diety. Albo wprowadzanie leków antydepresyjnych bez przejścia psychoterapii. Leczenie refluksu bez dalszej diagnozy, nietolerancji pokarmowych, pasożytów, grzybów, bądź bakterii różnego rodzaju. I te osoby jadą na tych lekach. Uważam, że leki na refluks są jednymi z najgorszych leków, które ludzie obecnie przyjmują, a niestety refluksu u dzieci się zdarzają bardzo często. I umówmy się, że to jest też na tle błędów rodziców. Jak do mnie przychodzą moje koleżanki, pytają, co mają zrobić, jak dziecko ma refluks, a dziecko ma, nie wiem, 2 lata i mielone, wcinane, smażone na Kujawskim, no to albo kiełbasę. To słuchajcie, to są takie rzeczy, których my dorośli ogólnie, my omijamy, co mówiąc, dwuletnie dziecko. Więc moi drodzy, jeżeli Wy czujecie, że te objawy gdzieś z Wami są, to ja Was zachęcam jednak do dalszej diagnozy, jeżeli do tej pory zmiany diety nie przynosiły efektów,
Być może będzie trzeba przejść takie leczenie. Czasami wiem, że długo się szuka tego rozwiązania i też pewnie przechodzicie różne diety i szukacie różnych sposobów. Ja podzieliłam się z Wami moim, tak jak ja przechodziłam ten proces. Nie twierdzę, że to, co ja przeszłam, też dotyczy też Was, bo czasami rzeczy u naszych klientów są naprawdę bardzo prozaiczne i naprawdę wystarczą niewielkie zmiany, żeby ten organizm fajnie nam zaczął współpracować. Jak ktoś będzie chciał być ze mną na warsztatach, to widziałam, że pisaliście w komentarzu warsztaty, to wyślę Wam zaproszenie, to będzie bezpłatny warsztat. Ja już go robiłam, więc robię go co jakiś czas, dlatego że już Wam zdradzę, jak jesteście na live, bo pewnie część osób Was wie, że zawsze wtedy robimy przedsprzedaż na nowy projekt kursu odchudzanie i zdrowego odżywiania, więc jak ktoś chce rozpocząć taką 3-miesięczną przygodę i złapać się na promocję, to właśnie taka możliwość będzie na warsztacie. Ja ze swojej strony Wam dziękuję i wracam do pracy i do zobaczenia za tydzień w środek zawsze. No napiszcie mi, czy robimy dalej te live, czy się przenosimy na YouTube i zostawiam materiały na